Witam serdecznie i zapraszam na kolejny poradnik o podstawach modelowania siatek 3D w Blenderze. Dziś omówię temat związany ze stylizacją obiektu oraz dzieleniem jego na do siebie przystające segmenty. Zainteresowanych zapraszam na film, ale zanim to zrobię, chciałbym Wam przybliżyć i zaprezentować mój gotowy model. Model samochodu osobowego. Może popatrzmy. Tak pojazd wygląda z góry. Widzimy zaakcentowane przestrzenie, a więc szyba, drzwi, błotnik, zderzak, lampy. Te wszystkie elementy są rozdzielone. Popatrzmy na pojazd w ruchu obrotowym. Tu, w tym miejscu, znajduje się krawędź podziału. Jak widzimy, dokładność wykonania tej krawędzi jest naprawdę wysoka. Mimo cięć, światło cień, a właściwie to refleksy pojawiające się na modelu, nie są niezakłócone i odpowiadają profilowi, który sobie utworzyłem. Do poszczególnych części karoserii przypisałem stosowne materiały. Samo profilowanie i akcentowanie ostrych krawędzi nie jest z pozoru takie trudne, bowiem wykonujemy tutaj typowe polecenia komendy Blendera, czyli Ctrl-R, wstawianie pętli oraz polecenie komendę Bevel na wybranych krawędziach. Teraz już po tym przydługim wstępie mogę Was zaprosić do oglądania dalszej części filmu po krótkim intro. Tak oto prezentuje się gotowy model, a wszystko rozpoczęło się od tak zwanej karoserii bazowej. Karoseria bazowa to nic innego jak kształt wymodelowany w oparciu o technikę niskopoligonalną. Jak wyłączę podgląd modyfikatora subdywizji, no to możemy podejrzeć niskopoligonalną technikę wykonania modelu. Im więcej detali tutaj zrobimy, tym możemy liczyć na bardziej udany projekt finalny. I w tym cała rzecz. Przełączyłem się na widok cieniowania takiego zwykłego. Bo teraz przyszedł czas, żeby zaprezentować Wam, jak profilować model oraz jak dzielić go na segmenty. Żeby lepiej zobrazować formę
i światło na nią padające, warto korzystać z matkapów. Wybiorę taki matkap z refleksami świetlnymi. I widzicie, jak nie działa modyfikator subdywizji, ta forma już wykonana posiada załamania tych oto refleksów. Nie wygląda to za dobrze. Gdy do modelu dodam subdywizję, model zostanie wygładzony. I zobaczcie, te profile, refleksy stają się nagle takie subtelne i dobrze wyglądające. Reszty dopełniają ostre profile, powodując właściwe załamanie światła. Jak utworzyć sobie ostry profil w celu zaakcentowania krawędzi? Zaraz to pokażę, ale dla bezpieczeństwa model karoserii bazowej powielę. Będę pracował na duplikacie. Przejdę do trybu edycji. Wybiorę zaznaczenie krawędzi. Zaznaczę ten odcinek i na nim tworzę profil. Wykonam operację Ctrl-B. Dodam fazę. Już widzimy, że kształt w tym miejscu uległ zmianie. Jak dodam kolejny segment, to profil zostanie zaakcentowany. Widzicie? Jest profil. Również pojawiło się już tutaj w tym miejscu inne załamanie światła, które wprowadził profil. Dobry przykład to ta oto krawędź profilowa. Jak mogę kontrolować jeszcze ten profil? Mogę zaznaczyć wybrany wierzchołek i wykonać na nim komendę Shift-F. Zmieniłem położenie wierzchołka i można powiedzieć, że ten ostry kształt uległ tutaj rozmyciu. Teraz jak zrezygnować z wykonania tego profilu? Tu sprawa jest bardzo szybka. Shift-Alt i zaznaczam całą pętlę krawędzi. X. I rozpuszczam krawędź. Wróciłem do stanu poprzedniego. Teraz czas na drugi przykład. Cięcie modelu na segmenty. Ja, jak widzicie, karoserię mam już wyprofilowaną. I na przykład, stosując polecenie Ctrl-R, dodawałem
kolejne edge loopy. Tak to działa. I profilowałem krawędź. Teraz przejdę do drugiego etapu i pokażę, jak dzielić bryłę na segmenty. Żeby to było zrobione prawidłowo, do obiektu dodam modyfikatory. Dodam modyfikator Shrink Wrap. Modyfikator Shrink Wrap będzie kontrolował formę obiektu bazowego. A jako obiekt bazowy wskażę tutaj za pomocą pipety karoserię bazową. Nie zmieniam na razie ustawień, bo nie mam takiej potrzeby. W kolejnym kroku dodam modyfikator Solidify. Modyfikator Solidify będzie na razie pracował na ustawieniach domyślnych. Modyfikator Solidify dodaje grubości do ścianki. I właśnie ta grubość i dodawane edge loopy pomogą nam utrzymać profil na przecięciach wybranych krawędzi. Mając tak przygotowany model, mogę selekcjonować krawędzie. Będę wydzielał drzwi. Popatrzcie. Wyselekcjonowałem krawędzie. I teraz nastąpi dość ważny moment. Używam komendy Ctrl-B. I robię następujący wymiar profilu. Profilu fazy. I ustawiam 3 segmenty. Wyłączę podgląd i modyfikatora Solidify, modyfikatora Shrink Wrap i Subdivision. Popatrzmy. Tak wygląda podział. Mam zaznaczone 3 pętle poligonów. I teraz chciałbym 2 skrajne pętle odznaczyć. W tym celu wykonuję komendę Ctrl plus minus na klawiaturze numerycznej. Pętle skrajne zostały odznaczone. X i usuwam zaznaczone pętle poligonów. Wybieram face. Model został pocięty. Tak to wygląda w przybliżeniu. Włączam modyfikatory.
Teraz popatrzcie. Co daje nam modyfikator shrink wrap? Przy wyłączonym modyfikatorze shrink wrap i działającym modyfikatorze subdywizji następuje pewna deformacja powierzchni modelu na skutek jej przecięcia. Modyfikator shrink wrap uwzględnia formę modelu bazowego. I ten mankament profilu koryguje. Taki jest cel wykorzystania modyfikatora shrink wrap. Drzwi mam wydzielone. Mogę je ukryć. Na przykład H. L zaznaczę. H ukryję. I teraz pokażę działanie drugiego modyfikatora Solidify. Modyfikator Solidify dodaje grubości do ścianki, a jednocześnie też stanowi nowego edge loopa, utrzymując ostrą krawędź w tym miejscu. Krawędź na rozcięciu. Jak dodam geometrii, to tak wszystko się tutaj prezentuje. Oczywiście muszę to robić rozsądnie w dopasowaniu do skali modelu. Co więcej, wyświetlę z powrotem ukryty element Alt-H. I pokażę kolejną separację. A właściwie to tak, kolejne cięcie. I tego cięcia dokonam tu na modelu. Ale zanim zrobię cięcie, muszę uczynić pewne przygotowanie. Zaznaczę tą pętlę. Albo inaczej. Ctrl R. Dodam jeszcze jedną pętlę. Tu w tym miejscu. I na tej pętli wykonam cięcie. OK. Teraz będę rozcinał reflektor. I wybiorę krawędź przecięcia. Powtarzam czynności. W trakcie dzielenia mogą powstać pewnego rodzaju odkształcenia, ale to wszystko da się skorygować. Zajmę się teraz tym profilem. Dodam Edge Loopa Ctrl R.
I widzicie skutek działania modyfikatora subdywizji. W tym miejscu mam osłabiony. Teraz co zrobić z tą szczeliną? Zaznaczam wierzchołki. Wyłączam modyfikator Solidify i subdywizję. Mogę wyłączyć. Jak wyłączę subdywizję, to widzicie, wszystko jest OK. A więc subdywizję włączę. Zaznaczę wierzchołki i wybiorę sobie tutaj kierunek normalny, bo z każdego wierzchołku wychodzą normalne i tworzą kierunek. Wybiorę narzędzie do transformacji i za pomocą tego narzędzia wykonam przesunięcia. Zmniejszyłem szczelinę. I właśnie w ten sposób mogę korygować naprężenie. Teraz czas na symetrię. Zaznaczę elementy wydzielone. I mogę je ukryć. W taki sposób, krok po kroku, dzielimy karoserię na segmenty. Modyfikatory w tym nam pomagają. I to praktycznie wszystko w dzisiejszym poradniku. Pokazałem istotę rzeczy. Na koniec powrócę do modelu z dodanymi do niego materiałami. I w tym miejscu powiem jedną rzecz. Jeżeli to, co przekazałem, nie do końca jest dla Was zrozumiałe, o ile będą takie prośby, postaram się nagrać poradnik, może na mniej skomplikowanym obiekcie, który pokażę, jak wykonać sobie profil od A do Z, przypisać do niego materiały, bowiem w dzisiejszym poradniku o tym nie mówiłem. O materiałach przypisanych do wydzielonych segmentów karoserii. I tym stwierdzeniem poradnik zakończę. Myślę, że przyda się wielu osobom ta wiedza, którą dziś przekazałem. Dziękuję za uwagę.